odchudzanie nie jest aż tak dużym problemem. To utrzymanie nowej masy ciała jest prawdziwym wyzwaniem. Amerykański Instytut Zdrowia oszacował, że 90-95% osób odzyskuje w ciągu roku od 1 trzeciej do 2 trzecich utraconej masy ciała, a w ciągu 5 lat wraca do masy ciała sprzed procesu odchudzania. Ja też zaliczyłam w swojej karierze jeden bardzo spektakularny efekt jojo. W 2016 roku wyjechałam do USA na work and travel na 4 miesiące i przez ten czas przytyłam 12 kg, czyli wróciłam do mojej wagi sprzed odchudzania. Dlaczego wystąpił u mnie efekt jojo? Przede wszystkim dlatego, że miałam fatalną relację z jedzeniem. Byłam na wielu restrykcyjnych dietach, dzieliłam produkty na złe i dobre, na te, które mogę jeść i na te, które są zakazane. Miałam niskie poczucie własnej wartości, uważałam się za beznadziejną osobę, a w dodatku bardzo często pocieszałam się jedzeniem, bo nie znałam innego sposobu na regulowanie moich emocji. Moim największym błędem było to, że miałam zero-jedynkowe podejście do diety. Skoro wyjechałam do Stanów i nie mogłam trenować, nie mogłam jeść tak zdrowo jak w Polsce i skoro jadłam już te zakazane produkty, no to wtedy stwierdziłam, że okej, no to wszystko stracone, mogę jeść wszystko, co popadnie. I właśnie przez to pojawił się u mnie ten efekt jojo i przez to przytyłam te 12 kg. Po powrocie byłam już na drugim roku dietetyki. Bardzo zależało mi na moim zdrowiu i wiedziałam, jakie konsekwencje ma dla nas nadmierna masa ciała. Wiedziałam, jak nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na nasze zdrowie i postanowiłam zmienić priorytety i podejść zupełnie inaczej do procesu odchudzania. Od 4 lat utrzymuję moją nową masę ciała i wydaje mi się, że raczej to się nie zmieni. Wydaje mi się, że nie popełnię już tego samego błędu i nie zaliczę kolejnego efektu jojo. Skąd ta pewność, że nie wrócę do tamtej masy ciała? Wydaje mi się, że mam bardzo dobrą relację z jedzeniem, nie myślę już obsesyjnie o jedzeniu i przede wszystkim traktuję jedzenie jako źródło energii i składników odżywczych i nie traktuję już jedzenia jako największej przyjemności, nie traktuję jedzenia jako regulatora moich emocji, nie muszę pocieszać się jedzeniem, nie muszę nagradzać się jedzeniem. Nadal bardzo lubię jeść, bardzo lubię gotować, ale jedzenie jest dla mnie właśnie głównie źródłem energii. Nie mam już obsesji na punkcie jedzenia, nie mam obsesji na punkcie mojego wyglądu, nie mam obsesji na punkcie mojej masy ciała. Nie ważę się, po prostu staram się jeść zdrowo i utrzymywać te moje zdrowe nawyki po to, żeby być zdrowym człowiekiem. A przede wszystkim nauczyłam się jeść intuicyjnie i nauczyłam się słuchać sygnałów z mojego ciała. Sygnałów głodu i sytości, a nie sygnałów pod tytułem jestem smutna, kupię sobie czekoladę. Jak uniknąć efektu jojo? Przede wszystkim najważniejsze jest wybranie odpowiedniej diety i nie pójście drogą na skróty. Zdecydowanie odradzam wybranie diety cud, wybranie jakichś głodówek, wybranie postów, dlatego że kształtuje nam się taki wzór diety odchudzającej, którą przestrzegamy przez jakiś czas, a zupełnie nie uczymy się, jak jeść zdrowo, kiedy schudniemy. I właśnie to było u mnie. Ja dzieliłam te produkty na dobre i złe, na zakazane i wydawało mi się, że po jakimś czasie już będę mogła wrócić do tych moich starych nawyków żywieniowych. Ale tak to nie działa. Jeżeli chcemy schudnąć i utrzymać naszą masę ciała, co jest trudniejsze, musimy totalnie zmienić podejście do jedzenia i musimy zmienić nawyki żywieniowe na stałe. Trzeba też zdobyć wiedzę na temat podstaw dietetyki. Warto wiedzieć, czym jest bilans energetyczny, czym jest deficyt energetyczny, gdzie znajdują się jakie makroskładniki, gdzie znajdziemy białko, tłuszcze, węglowodany i jakie produkty mają mniej więcej jaką wartość kaloryczną. Dzięki tej wiedzy możemy podejmować bardziej racjonalne decyzje żywieniowe. Nie mówię, że każda decyzja musi być dobra. Jasne, raz na jakiś czas można zjeść coś, co ma więcej kalorii i nie jest najzdrowszym wyborem, ale jeżeli mamy tę wiedzę żywieniową i mamy zdrowe podejście do jedzenia,
to możemy wtedy świadomie podejmować takie decyzje. Trzeba też dopasować tę dietę do siebie. Trzeba dopasować ten styl odżywiania do naszego stylu życia, do naszych preferencji, do tego, w jaki sposób i w jakich godzinach pracujemy, i dopasować do siebie ilość posiłków i dopasować do siebie to, jak wyglądają te posiłki, żeby one dawały nam też radość, sprawiały przyjemność z jedzenia, ale przede wszystkim były dla nas zdrowe, odżywcze i wspierały ten nasz cel, czyli zdrowe ciało i utrzymanie tej nowej masy ciała. Przede wszystkim trzeba też wyeliminować te złe nawyki, które doprowadziły nas do nadmiernej masy ciała, i zastąpić je nowymi nawykami, które będą pomagały nam utrzymać tę nową masę ciała. Przykładem takich nawyków będzie na przykład poranna joga albo spacer po pracy, wybieranie schodów zamiast windy i właśnie takie proste nawyki, które niby nic nie znaczą, ale jeżeli spojrzymy na to z takiej dużej perspektywy, to właśnie te drobne rzeczy sprawiają, że mamy większą taką spontaniczną aktywność fizyczną, więcej się ruszamy, a co za tym idzie, mamy większe całkowite zapotrzebowanie energetyczne. I warto też nauczyć się, jak budować te dobre nawyki, które będą właśnie wspierały to nasze zdrowie, wspierały to, żebyśmy utrzymali nową masę ciała i żeby to nie było dla nas takim dużym problemem, żeby te dobre nawyki działały wtedy, kiedy nam się nie chce i wtedy, kiedy nam jest trudno podjąć jakąś decyzję. Właśnie wtedy te dobre nawyki naprawdę się przydają. Drugą ważną rzeczą jest dopasowanie tego, ile jemy kalorii do naszej nowej masy ciała. Dlatego, że im mniej ważymy, tym niższe nasze całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Nasze zapotrzebowanie zależy od naszej płci, naszego wzrostu, naszej masy ciała i naszego stanu zdrowia. I na przykład osoba, która ma 1,70 m i waży 80 kg, ma zapotrzebowanie energetyczne około 2500 kalorii przy umiarkowanej aktywności fizycznej. Natomiast ta sama osoba, jeżeli schudnie 20 kg i będzie ważyła 60 kg, wtedy to całkowite zapotrzebowanie energetyczne przy tej samej umiarkowanej aktywności fizycznej będzie wynosiło już 2200 kalorii. Także jeżeli zaczynacie od 80 kg, a później schudniecie 20 po jakimś czasie, niestety wasze całkowite zapotrzebowanie energetyczne się zmienia, maleje i wtedy trzeba dopasować swoją dietę do tego niższego zapotrzebowania energetycznego. No bo te dodatkowe 200-300 kalorii niby nic nie znaczą tak z dnia na dzień, ale w skali roku mogą sprawić, że powoli te kilogramy będą wracać. I po trzecie, najważniejsze, nie odpuszczaj aktywności fizycznej. Często decydujemy się na uprawianie jakiegoś sportu po to, żeby schudnąć. Zapisujemy się na siłownię, zaczynamy biegać tylko i wyłącznie po to, żeby schudnąć. A jak schudniemy, no to odpuszczamy. Jeżeli całkowicie odpuszczamy naszą aktywność fizyczną, no to mamy niższe zapotrzebowanie energetyczne, ale też negatywnie wpływa to na nasze zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia jako minimum aktywności dla zdrowego, dorosłego człowieka zaleca tygodniowo 150 minut aktywności aerobowej o umiarkowanej intensywności. Na przykład jest to spacer, trucht, jazda na rowerze, pływanie lub co najmniej 75 minut aktywności aerobowej o wysokiej intensywności, na przykład bieganie albo gra w piłkę nożną. Dla dodatkowych korzyści zaleca się wykonywanie treningów siłowych 2 razy w tygodniu. Aktywność fizyczna jest ważna nie tylko wtedy, kiedy chcemy schudnąć, ale aktywność fizyczna jest ważna przede wszystkim do tego, żeby utrzymać nasze zdrowie na dobrym poziomie. Jeśli masz za sobą wiele nieudanych prób odchudzania, nie wierzysz w siebie, nie wierzysz w to, że kiedykolwiek uda Ci się schudnąć skutecznie i bez efektu jojo, dołącz do mojego kompleksowego kursu odchudzania. Kurs rusza 11 stycznia o 20. To jest ostatni moment, żeby zapisać się na ten kurs. Kurs to będzie 30 dni wspólnej pracy w grupie. Przez te 30 dni spotkamy się 8 razy na webinarze. Każdy z tych webinarów będzie dotyczył innego tematu. Dokładny opis każdego webinaru znajdziesz na stronie kursu. Link znajdziesz w opisie. A poza tym po każdym spotkaniu otrzymasz notatki, otrzymasz także takie ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń z pytaniami, żeby
zaplanować tą dietę dla siebie, zaplanować strategię, zaplanować cały proces i nauczyć się, jak budować nawyki, jak dopasowywać tą strategię do siebie, do danego momentu w naszym życiu, jak budować poczucie skuteczności, jak poprawić swoją pewność siebie, poznać też podstawy dietetyki, dowiedzieć się, czym są te makroskładniki, jak komponować posiłki, żeby były sycące, żeby były smaczne, żeby były zdrowe i jak dopasować tę dietę do siebie. W tym kursie chcę przekazać Ci wiedzę i doświadczenie, które pomoże Ci z jednej strony schudnąć skutecznie, z drugiej strony zmienić te nawyki żywieniowe na stałe i już nigdy nie martwić się efektem jojo, być spokojnym o to, jak wygląda nasza dieta, nie martwić się, czy po zjedzeniu jakiegoś produktu przytyjemy. Chciałabym nauczyć Cię jeść intuicyjnie, czerpać radość z jedzenia i nie martwić się tym, że przytyjesz. Jeśli Twoim postanowieniem na ten rok jest to, żeby schudnąć, zmienić nawyki żywieniowe, to ja trzymam kciuki za to, żeby ta zmiana była na stałe, żeby od przyszłego roku nie mieć już tego samego postanowienia, a jedynie mieć postanowienie, żeby utrzymać efekty swojej pracy. A jeśli potrzebujesz mojego wsparcia i wsparcia grupy w procesie zmiany, to serdecznie zapraszam Cię do zapisania się na mój kurs. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas i widzimy się za tydzień w sobotę.